dobrze jesteśmy tutaj, proszę, wspaniale, genialnie. To ale nie ma, wy jesteście między sobą. Nie, nie, nie. To nie jest ustawa. Jesteśmy po prostu podjedzeni tym. Chcemy grać, chcemy robić. Dzień dobry panowie, przedstawcie się może na początek. Marek Lewandowski. Andrzej Frenit. Roman Papierkowski. Znajdujemy się dzisiaj w Rivierze Remont, tak? I jesteśmy tutaj świadkami fantastycznej wystawy połączonej ze spotkaniem takim troszeczkę towarzyskim, które nawiązuje do stulecia urodzin ojca chrzestnego Big Beatu, czyli dawniej to było określenie rock'n'rolla, ponieważ w latach 50. słowo rock'n'roll chyba nie miało racji bytu, więc Franciszek Walicki był wynalazcą tego, tak? Dobrze mówię? Dobrze, wynalazcą słowa dobrze. Big Beat. Co później? Drugiego mocne uderzenie. Po polsku. Panowie, może parę słów, nie wiem, czy spotkaliście się osobiście kiedykolwiek z Franciszkiem Walickim. Jeśli tak, to bardzo proszę, a jeśli nie, a coś wiecie więcej niż ja, to bardzo proszę o parę słów. Nie, to znaczy, słuchajcie, wielokrotnie spotykałem się z Franciszkiem Walickim, jako że, tak jak powiedziałeś zresztą, był ojcem polskiego Big Beatu, a nawet jeżeli wcześniej siedziało się w ławce szkolnej, a już te zespoły Big Beatowe zaczęły grać, to gdzieś tam nogami na matematyce przybijaliśmy rytm, a Franek to spowodował. W związku z tym niezaprzeczalnie to było dla nas wszystkich ważne. Ale sądzę, że koledzy stojący obok mnie, prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Łódzkiego, ale ja powiem, ja jestem warszawiakiem, ale ogólnopolskiego, które kultywuje w pewnym sensie to, co Marek zaczął, tak można powiedzieć, a na pewno wspomnienia o nim, bo ocalić od zapomnienia w tym zdaniu mieści się, w tym pojęciu mieści się wszystko. Romku, Marku? Ja co mogę powiedzieć o Franciszku Walickim? Zostałem w tym roku poproszony przez jego zięcia, Piotra Twicza, do Gdyni. No i spędziłem tam dwie noce w mieszkaniu Franciszka Walickiego. Było to dla mnie bardzo duże przeżycie, które po prostu dzisiaj tak samo widać tu za nami. Jest ta wystawa też jemu poświęcona, ale nie tylko. Dzięki temu też robimy tutaj koncert w Łodzi, który będzie 21. Właśnie może tutaj najechać. Tak, i serdecznie wszystkich zapraszamy z całej Polski i oczywiście z Warszawy. To będzie 21 października, tak? Tak, tak. Naprawdę świetne nazwiska. Halina Frąckowiak, Marek Piekarczyk, Andrzej Rybiński, Poznakowski, Old Breakout, Andrzej Nebeski, Polanie i Rambo Jet, to jest taki łódzki zespół. My jako Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne też musimy tutaj preferować łódzkie zespoły, dlatego wzięliśmy tu taki łódzki zespół. Natomiast kierownikiem artystycznym jest Marek Lewandowski tutaj obok. Ja to może dopowiem taką rzecz, że te wszystkie nazwiska, które tutaj kolega wymieniał, prawdopodobnie nie mogłyby zaistnieć, gdyby nie Franciszek Walicki. Dlatego, że on stworzył te zespoły, to była taka trampolina jak gdyby, prawda? Człowiek, mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych. No właśnie nikt nie może go zastąpić, dlatego, że on stworzył niebiesko-czarnych, przed tym jeszcze czerwono-czarnych, a wiadomo, że w zespole czerwono-czarni wykreowane zostały takie postaci jak Czesław Niemen, przedtem się nazywał Wydrzycki, oraz cały szereg innych nazwisk, między innymi Gąsowski, następnie, jak się nazywała ta piosenkarka, wyleciało mi z głowy. Rusowicz. Tak, prawda, Rusowicz, Korda, i tak dalej. W ogóle cały ten nasz świat muzyczny wyglądałby inaczej, gdyby nie ten człowiek. Także to jest najlepsza puenta chyba. Tak, to jeszcze parę słów prosimy. Tak, spuentowałeś Franciszka Walickiego, ale ja chciałbym zauważyć, kochani,
Jacka Grania. Jacek Grań to ta sama osoba, autor tekstu. I wziąłem ściągę, dlatego że napisał tych piosenek tyle, a wszystko... 75 podobno. 75, ja sądzę, że w szufladach jego, grzebiąc, nie wiem, czy Romek grzebał, jak nocowałeś tam, to na pewno było ich więcej, ale masz rację, bo może i około 75, jeśli chodzi o te największe przeboje. Adagio Cantabile, Baw się w ciuciu babkę, czy będziesz sama dziś wieczorem, czy mnie jeszcze pamiętasz, kultowy przebój. Nazwaliśmy tym tytułem całe to wydarzenie, prawda? I ono będzie zarazem jak gdyby piosenką finałową, którą wykonają wszyscy po kolei. Zacznie Marek Piekarczyk śpiewać, następnie Halinka Prącowiak, następnie Andrzejek Rybiński. Na zasadzie troszkę takie jak było We Are the World, We Are the Children, prawda? Że każdy wykonuje pełną frazę, no ale chodzi o to właśnie, żeby godnie uczcić tym utworem całe to wydarzenie. Prosimy jeszcze nam dalej wymienić te przeboje. Przeboje jeszcze? Tak, bo tu wyciągnę też ciągle, chciałbym, żeby młodzi ludzie, zresztą no, młodzi i nie tylko młodzi, bo ja się dzisiaj specjalnie pytałem swoich znajomych w różnym wieku, kto to jest Franciszek Walicki, i powiem wam, że no tak... Większość nie wiedziała, ktoś tam coś słyszał, ale nie wie do końca, kto to jest. My robimy ten wywiad głównie po to, żeby przybliżyć tą postać, tak jakże ważną dla polskiej w ogóle muzyki rozrywkowej. Nie tylko, jak wiemy, że był również redaktorem naczelnym Jazz Forum i generalnie my go kojarzymy z Big Beatem, jako powiedzmy z rock'n'rollem, ale też przecież to był człowiek, który promował jazz. Zdaje się, nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że też stał za tym, że ściągnął lub był pośrednikiem ściągnięcia The Rolling Stones do Warszawy w 69? Coś typu, siódmym. Przede wszystkim. Bo nie chodzi o statystyki, nie chodzi do końca o te tytuły, ale chodzi o, w tym wypadku, chodzi o media, które to są tym bridge'em, tym połączeniem pomiędzy młodym pokoleniem. My z Partitą prowadzimy często, bo przecież 50-lecie obchodzimy tego samego składu zespołu, pierwszego mieszanego składu grupy wokalnej. I prowadzimy często warsztaty. Spotykamy się z czymś takim, że młodzi ludzie zadają nam pytanie. Jeżeli my powiemy, no słuchajcie, tak jak Czesiek Niemen śpiewał coś, a kto to jest Niemen? Czy ktoś nam mówi, że brzmienie Hammonda, nie lubię tego brzmienia, wtedy ja mówię zawsze tak, słuchaj, bo wyjdziesz za chwilę, za drzwi na 5 minut, nie wychodź na razie, bo coś ci powiem. Obok gitary i obok bębnów organy Hammonda są najważniejszym instrumentem, jeśli chodzi o muzykę rockową. Zaczęło się to właśnie od Big Beatu, także ukłon w waszą stronę mediów, że przekazujecie, choćby przez takie spotkania, gdzie my, pomału odchodzący ze sceny, możemy przekazać młodzieży te ważne rzeczy. Słuchajcie, muzyka środka, muzyka rockowa, bo do takiej muzyki należy, na ogólnodostępnej. Ta muzyka to fragment kultury, może najbardziej dostępnej dla szerokich kręgów. Jeszcze raz ukłon w stronę stowarzyszenia Ocalić od Zapomnienia. Tego Łódzkiego, chciałem powiedzieć, ono jest w Łodzi, ale zasięgiem w całej Polsce. Dziś w stolicy, w klubie, kultowym klubie Remont Riviera mamy. Ja tu w 68 czy 9 śpiewałem w zespole Ogień. Mamy dziś 2021 rok, a więc to było 50 parę lat temu. W tym kultowym miejscu. Dla mnie ważny dzień, ale dzięki Romkowi i dzięki Markowi. Wspomniałeś o Hammondzie, że jest takim kultowym instrumentem, dlatego sobie kupiłem Hammonda ostatnio i go mam. Natomiast jeżeli chodzi o młodych ludzi, no nie ma się co dziwić, że nie znają. Każde pokolenie ma swoich artystów. Myśmy mieli onego czasu, prawda, w latach 80., 90., może nawet 70. swoich idoli, a ludzie młodzi mają swoich, także, ale od tego jesteśmy, od tego się nazywamy Ocalić od Zapomnienia, żebyśmy przypominali, taka nasza rola i takie zadania statutowe. To może takie podsumowanie, panowie, coś na koniec, powiedzcie takiego bardzo... To może ja coś powiem. Bardzo proszę. Franciszek Walicki urodził się w Łodzi, prawie nikt o tym nie wie, a my jesteśmy od tego, żeby to przypominać, i otworzyliśmy tablicę Franka Walickiego, Piotrkowska 107 w Łodzi, trzy lata temu, tak? 2019, o ile to było? No, 2 lata temu, tak? To było wtedy na 50-lecie rock'n'rolla, nie, 60-lecie rock'n'rolla. Tak, tak. Wtedy był taki słynny koncert, naprawdę.
było, to było 24 marca. Pamiętasz? Masz dobrą pamięć. Tak, no naprawdę był to duży wydźwięk medialny. Tu też kolega grał akurat na tym koncercie, także było też sporo fajnych wykonawców. Miłą rzeczą jest to, że zaczyna nasza działalność być doceniana. Jeżeli chodzi o ten koncert, proszę zobaczyć, mamy patronaty honorowe Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Z drugiej strony mamy patronat honorowy prezydent miasta Łodzi, prawda? Także ta działalność zaczyna się spotykać z odzewem, no i jesteśmy z tego zadowoleni, no i do mnie po troszeczku, bo ta praca nie idzie, że tak powiem, gdzieś w próżnię, tylko spotyka się z jakimś oddźwiękiem. Zapraszamy na koncert, bo to jest jeden z ostatnich może takich wydarzeń, które grupuje w jednym miejscu, w jednym czasie tak dużą ilość wykonawców, tych dinozaurów tej muzyki, tego mocnego uderzenia, tego big beatu. Panowie, tak pojedynczo podsumowanie, takie na koniec, jak co byście chcieli powiedzieć młodym ludziom, ogólnie takie przesłanie jakieś krótkie, dobrze? No, dla młodych ludzi, no róbcie swoją muzykę, ale pamiętajcie też, że my też kiedyś byliśmy młodzi i ci wykonawcy też kiedyś byliśmy młodzi. Andrzej Nebeski jest chyba tutaj nestorem, jeżeli chodzi o tych wykonawców. Ma w tej chwili 82 lata. Graliśmy dwa koncerty z nim teraz w Kielcach i w Rabce Zdroju. I przed koncertami ramię go bolało, ale jak dostał adrenaliny, to zagrał znakomicie. Także tutaj wiek, no nie ma się co bać, albo się jest artystą, albo się nie jest. Ja chciałbym od siebie podziękować przede wszystkim zarządowi, obu prezesom za to, że będę miał ten zaszczyt wspólnie z Marysią Szabłowską prowadzić ten koncert 21 października w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Co ja mogę powiedzieć? Tu już koledzy przede mną wszystko to, co najważniejsze powiedzieli. Ja tylko mogę powiedzieć, że ja wtedy się rodziłem, jak powstawał Big Beat. Jest mi niezmiernie miło, że jestem za sterem tego stowarzyszenia i robimy naprawdę fantastyczne rzeczy i na tym na pewno nie spoczniemy i będziemy robić jeszcze lepsze rzeczy. Dziękuję. Zbyszek Wieniak, Telewizornia. Nie mów tak, nie mów tak, nie mów nie, nie mów nie, już nie zmienisz ani siebie, ani nie. Wokół nas, jeden świat, jeden świat. To się zwykle tak zaczyna, właśnie tak.